Na inauguracji Bleseckiej Wiadukt Plaza odbyły się zawody na skateparku, ale do rozgrywania konkurencji sportowych służyć też może pump track. Elementy takiej zawodniczej jazdy po tym torze zaprezentował jeden z najlepszych obecnie zawodników w kraju, Gustav Dondela. Zawody na torze może odbędą się w przyszłości, ale gotowy tor będzie już służył wszystkim chętnym. Chodzi nam o to, żeby ten obiekt służył przede wszystkim dzieciakom, no i tym, dla których ten sport jest ogromną pasją. Czy tutaj możemy liczyć na współpracę z panem i czy w Bolesławcu pojawi się taka możliwość? Tak, oczywiście. Chciałbym jak najmocniej pomóc tutaj. Niedługo będę tutaj nawet mieszkał, więc myślę, że będziemy się częściej widywać. Chciałbym zaprosić wszystkie dzieciaki i wszystkie osoby chętne co poniedziałek na zajęcia tutaj o godzinie 17. Do końca wakacji na pewno będą. Później to już zobaczymy, jak się wszystko ułoży. Wyczynowa jazda na pump tracku to m.in. przejazdy torem bez pedałowania, przy wykorzystaniu naturalnych górek i zakrętów, na których można pompować, czyli umiejętnie używać roweru do zwiększania pędu. Ważne zasady na takim obiekcie to używanie kasku, jazda zgodnie z kierunkiem jazdy i nie zatrzymywanie się na torze. W jakim wieku możemy się tutaj, my Bolesławianie, u pana, że tak powiem, kształcić? Każdy wiek jest dozwolony, aczkolwiek potrzebna na pewno jest zgoda osoby pełnoletniej i przede wszystkim kask. Gustav Dondela to jeden z najbardziej obecnie utytułowanych zawodników w Polsce w tego typu ściganiu na rowerach. Najlepszym dotychczasowym wynikiem Gustawa jest 12. miejsce wywalczone w ubiegłym sezonie na Mistrzostwach Świata. Teraz będzie przekazywał swoje umiejętności na bolesławskim torze tutejszym adeptom. To jest jeden z najlepszych, na jakich jeździłem na całym świecie. Jest dość duży, widziałem tylko w Szwajcarii większe. Aczkolwiek w Nowym Sączu jeszcze nie byłem. No kawał dobrze położonego asfaltu, na zawody myślę, że nadal się idealnie i wszyscy znają coś dla siebie. To małe linie dla mniejszych ludzi i większe na przykład dla mocniej doświadczonych zawodników. Zatem co poniedziałek od 17:00 chętni do podnoszenia swoich umiejętności w jeździe oraz ewolucjach rowerowych na pump tracku mogą zgłaszać się do Gustava Dondeli, który będzie na nich czekał pod warunkiem dobrej pogody na Bolesławskiej Wiadukt Plazie.